szerokich wieńcach paproci zębaty. Tegoroczne 14 dni norwidowskie odbywają się pod hasłem Świadkowie kultur i cywilizacji Norwid i Herbert. To, że połączyliśmy Norwida z Herbertem, wynika z tego, że krytyka literacka często mówiła o Herbercie jako Norwidzie XX wieku, ale też tegoroczny rok, 2008, został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszony rokiem Herberta. Cyprian Kamil Norwid, sieroctwo. Mówią, że postęp nas bogaci co wiek. Bardzo mi to jest miło i przyjemnie. Niestety, co dnia mniej cieszę się ze mnie, śmiertelny człowiek. Cywilizacji dwie widzę ustawicznie. Jedna chce wszystko odkrywać na serio. Druga chce wszystko pokrywać zabawnie, świetną liberią. Czym jest dla mnie poezja Norwida? Jest źródłem nie tylko mojej fascynacji, słowem, ale też źródłem wielu przemyśleń, inspiracją właściwie, wielu przemyśleń na temat kondycji człowieka, na temat kondycji Polaka. I na temat związku człowieka z ideą, która jest jego gwiazdą przewodnią. W drugiej połowie XIX wieku miejsce dawnych, klasycznych dworków szlacheckich zajęły podmiejskie wille. Przestano budować takie gmachy z mansardowym dachem, z gankiem, a zastąpiły je budowle neostylowe. Na terenie Nowej Huty mamy na przykład wzorowane na włoskim renesansie wille w Wadowie w Ruszczy. Kolejną willę tego typu mamy też w samej Mogile. Niedaleko klasztoru znajduje się przepiękny, chociaż mały park. Jest to dawny ogród dworu Rogozińskich. Sam dwór też zachował się do naszych czasów. Ta willa Rogozińskich przypomina budowle miejskie. Jest to już okazały gmach należący do wybitnej rodziny. Rodzina Rogozińskich to jest rodzina herbu Abdang. Tym herbem pieczętowało się wiele rodzin, m.in. Rogozińscy. Dziś ta rodzina jest rozrzucona praktycznie po całej Polsce, a także w wielu miejscach na świecie. W tym niewielkim parku pomieszczono też taki skromny monument poświęcony Bogusławskiemu.
Wojciech Bogusławski, ojciec polskiego teatru, miał swoją babkę linowską w Kościelnikach. Kiedy studiował, właściwie uczył się w szkołach nowodworskich w Krakowie, chodził sobie z Krakowa na piechotę do Kościelnik przez Mogiłę. I tu właśnie widział w czasie odpustów bijących się krakowiaków i górali. I jak wiemy, to zainspirowało go w późniejszych czasach do napisania słynnej śpiewogry Cud mniemany, czyli Krakowiacy i górale. Ponieważ akcja tej śpiewogry dzieje się właśnie tutaj, w Nowej Hucie, pod klasztorem w Mogile, to tu właśnie ufundowano mu skromny pomniczek. Jego imieniem nazwano także Teatr Ludowy, zaś nazwę Krakowiaków i górali noszą dwa nowochódzkie osiedla.